Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Mamy piątek i zebrało się naprawdę sporo newsów, o których warto sobie powiedzieć. Na sam początek oczywiście wyniki sportowe, no i tutaj kolejna edycja wyścigu w Grecji, wyścigu pod nazwą Salamina MTB Cup. Tak, to jest ta sama nazwa, którą już wcześniej słyszeliście. Tam odbyło się już kilka wyścigów i odbędzie się jeszcze chyba jeden albo nawet dwa wyścigi. Także jeszcze tam organizatorzy w Grecji nie powiedzieli ostatniego słowa. Tak samo jak ostatniego słowa nie powiedział Bartek Babak, który w tym wyścigu składającego się z czterech wyścigów łącznie wygrał aż trzy etapy. No, na jednym niestety miał pecha z kapciem, no i tylko i wyłącznie chyba przez to spadł w klasyfikacji generalnej na drugie miejsce. No ale tak czy siak tutaj zdobył bardzo dużo punktów do rankingu olimpijskiego, co jest bardzo ważne. A z kolei w wyścigu kobiet na piątym miejscu w generalce uplasowała się Paula Gorycka. Także gratulujemy naszym reprezentantom i no tak jak zawsze liczymy na kolejne dobre pozycje. Ostatni czas dla tych wszystkich takich mocno zabetonowanych, jeśli chodzi o kolarstwo, nie jest zbytnio szczęśliwy. O dlatego, że UCI wprowadza coraz to nowe regulacje. A kilka dni temu została ogłoszona nowa impreza, nowy cykl sportowy, Puchar Świata na rowerach elektrycznych w cross country. No i to pewnie znowu będzie triggerowało wiele osób. No ale taki cykl zadebiutuje już w tym roku. A miejscówki, w których odbędzie się ten Puchar Świata, to jest Monako, Bolonia, Locarno i Barcelona. Także będziemy mieli cztery wyścigi, no i zobaczymy, pewnie będzie dużo takich, można powiedzieć, lekko emerytowanych gwiazd kolarstwa górskiego tam brało udział, więc mogą tam być ciekawe nazwiska. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał ten Puchar Świata już w sezonie 2020. Już w tym roku w Świeradowie odbędzie się bardzo ciekawa impreza, bo będziemy mieli u nas w naszym kraju IMBA European MTB Summit. I co to jest za impreza? To jest bardziej organizowana impreza dla wszystkich, którzy są zainteresowani budowaniem tras, tym jak budować te trasy, jak budować single w górach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest tam też dużo wiadomości odnośnie techniki jazdy na rowerze i tym podobnych. Ja wam w linku w opisie podrzucę link do tej imprezy i będziecie mogli zobaczyć, co tam się dokładnie będzie działo. A warto się tam wybrać, to bo będzie można tam na pewno poznać wiele osób z całego świata MTB, znaczy nie z całego świata, no pewnie z całego świata też, ale głównie z Europy, powymieniać jakieś doświadczenia, spotkać się, pogadać. Może będzie to, znaczy na pewno będzie to ciekawe doświadczenie, ja bardzo mocno myślę o tym, żeby tam się wybrać. A jeśli jesteśmy już przy trasach w Polsce, to kilka dni temu można było zaobserwować coś bardzo, bardzo ciekawego na profilu tras enduro w Srebrnej Górze, bo pojawiło się tam to zdjęcie, na której jest Marek z tras w Srebrnej Górze w towarzystwie Szymona Goćka i nawet Nico Wink tam się znalazł. Ciężko mówić, co tam chodzi, chyba może będą jakieś nowe trasy budowane, coś może nowego nas czeka w Srebrnej Górze. I właśnie po to zaproszono tam aż właśnie tak znakomitych zawodników, żeby te hopy były tam właśnie przygotowane na najwyższym poziomie. No zobaczymy, pewnie za jakiś czas dowiemy się, skąd obecność tych panów właśnie w tej miejscówce. Jak widzicie, już zabrałem się za montowanie dzisiejszego programu cyklicznego, ale jeszcze zapomniałem powiedzieć o dwóch dosyć ważnych informacjach. Pierwsza jest taka, że UCI ostatnio opublikowało na swojej stronie informację, że bacznie przygląda się temu, co dzieje się szczególnie na wschodzie. Mowa oczywiście o epidemii koronawirusa. No i mówi, że ma na uwadze zdrowie przede wszystkim zawodników i tak dalej, i tak dalej. I że tak jak to stało się w motorsporcie, czyli że przesunięto termin formuły pierwszej w Chinach, że odwołano zawody w narciarstwie alpejskim też, które gdzieś tam miały się odbyć. Odwołano też już jedne zawody kolarskie, chyba Tour of Hanai, nie wiem, czy to dobrze wypowiadam. W każdym bądź razie UCI widzi, reaguje i tak samo patrzy w przyszłość i mówi, że wystosowała do zawodników i do teamów już specjalne jakieś tam komunikaty o tym, jak mają na siebie uważać.
i że jeśli chodzi o imprezy w przyszłości kolarskie, no to będą na bieżąco informować o tym, co się może ewentualnie wydarzyć, ale zakładają już też, że parę imprez może być przełożonych właśnie gdzieś na termin kwietnia lub maja. A druga wiadomość powinna ucieszyć wszystkich fanów graveli i przełajów. Otóż Bike Marathon ogłosił właśnie dzisiaj przed chwilą, i dlatego też to specjalnie dogrywam, że na trzech edycjach ich maratonów w Świeradowie, Obiszowie i w Miękini będzie utworzony specjalny sektor właśnie dla graveli i przełajów. No i to na pewno jest jakaś tam fajna informacja dla tych wszystkich, którzy właśnie takie rowery posiadają, bo będzie można gdzieś tam między sobą porywalizować na tych no, mniej wymagających niż wszystkie inne trasach bike maratonu. I teraz to już jest wszystko i wracamy do poprzedniego materiału. No i to by było na tyle. Dzisiaj miałem dla Was cztery wiadomości, które udało mi się zebrać w minionym tygodniu. Widzimy się w niedzielę w Tech Talku i kolejny odcinek programu cyklicznego, oczywiście we wtorek wieczorem. Ja Was serdecznie zapraszam do tego, żeby łapkować ten odcinek. Grzecznie Was też bardzo proszę o porcję subskrypcji pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to właśnie kliknijcie tą subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym programie cyklicznym we wtorek. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!